do interpelacji i zapytania radnych. Czy ktoś z Państwa radny? Proszę Pan radny, bardzo mówił się ten kalek. Panie wójcie, jak już to kiedyś my poruszali chyba w ubiegłym roku, mamy taki teren obok stadionu, obok Państwa Majdaku, to należy do Pana Piękna chyba. Ktoś nie chciał tego sprzedać LKS-owi. Tam jest naprawdę takie ochronne krzewy, tak zaśmiecone. Ja już tu wstępnie z Panem Sołtysem rozmawiałem, może byśmy chociaż te śmieci poleśmie pozbierać w własnym zakresie. Ale ja nie wiem, czy jako gmina nie może, bo on co roku, to jest bardzo niebezpieczne. Teraz na tym potoczy wielki puszcza z toreą przeprowadzony, jak wiemy, i teraz to zaczyna ten teren właśnie wyglądać. Za chwilę będzie wiosna i lato, sezon. A te haszcze co roku tylko szczerzą tam po prostu ten teren. I my, osobiście ile razy jeszcze z nim rozmawiałem, i wiem, że Pan Sołtys nic dla tego człowieka nie działa, żeby on o tym teren co zadał. To jak się zapali teraz wiosną, ktoś to podpali, to może być do takiego pożaru, że zapali nawet opala Majdaka i opala Wielkanocnego. Które sąsiedzkie są. Żeby to urząd gminy nie mógł po prostu nakazu, tak jak na wygłoszenie tam, wiem, ustawowo chyba to jest, żeby ten właściciel to wysprzątał, bo to naprawdę... No bardzo wąski przejście, to jest raz sprawa, ale te haszcze przecież one jak się zapalą, to jest raz za niebezpieczne, a szpeci tym naprawdę ten widok wzdłuż tego potoku Wielka Puszczana i to zaśmiecenie, żeby to nie można własnej zakresie ekipę wysłać, żeby to wysłać. Świeci po zimie, no bo naprawdę chodzę tam z wnukami na spacer, no jest to coś okropne. Ale te haszcze to co roku się powtarzają i one tak z roku na rok zostają niewycięte, nic nie wykarczowane i no, po prostu przecież to jest kwestia chyba właściciela, żeby za to. Jak się to zapali, to naprawdę to będzie niebezpieczne dla sąsiednich domu, bo naprawdę to jest troszeczkę powierzchnia całkiem tam, że koledzy z porąbki znają. Nie mała powierzchnia, jak się to zapali, a to będzie suche, bo może za chwilę będzie sucho, bo to wszystko lata z poprzednich lat. Jest jakoś podziałać, po prostu pisemnie zwrócić uwagę, żeby ktoś zadbał o to. I tak sam ten teren cały jest wielki puszczy, ten wizytów, a to po prostu szczęście. Dziękuję bardzo.